Dla mnie niepodległość jest ciągle czymś nowym i świeżym. To znaczy, ktoś, kto się urodził w Polsce niepodległej, ma 20 parę lat, to tego nie czuje, ale ja żyłem, no może nie w kraju jakimś tam okupowanym, ale jednak nie do końca wolnym. Więc dla mnie niepodległość jest jak świeże powietrze, jak oddech jakiś. Umiem to docenić, każdego dnia potrafię się z tego cieszyć. Poczułbym się zniewolony, gdybym nie mógł mówić tego, czego chcę i robić tego, czego chcę. To znaczy, oczywiście wolność jest zawsze spętana jakby obecnością drugiego człowieka, bo nie wolno robić wszystkiego, co się zapragnie, bo trzeba szanować jakby wolność drugiego człowieka. Ale jeżeli się nie narusza tej wolności, to to jest właśnie to, bez czego ja sobie nie potrafię wyobrazić wolności, niepodległości. Ja myślę, że 11 listopada brakuje nam trochę słońca i ciepła. To jest taka akcja wysyłania kartek z okazji kolejnej rocznicy niepodległości, która jednoczy, gdzieś tak skupia bardzo wielu ludzi z różnych stron, z różnych miejsc i wszystko, co się robi razem, co wymaga malutkiego, ale zawsze jakiegoś wysiłku i co właśnie ktoś pomaga zorganizować, ale inni się do tego przyłączają, jest taki element budowania społeczeństwa obywatelskiego, takiego, które nie jest obojętne, takiego społeczeństwa, które składa się z ludzi, którzy jak widzą, że ktoś butelkę zostawił na trawie, to się schyli i tę butelkę wyrzuci. To są drobne rzeczy, ale to jest akurat niewymyślony przykład. Ja chodzę na spacery z psem na Kępę Potocką i tam tak jest, że ludzie sami sprzątają i po psach, i po sobie. Więc taka akcja jest po prostu fajna. Podoba mi się Henio Sawka, którego prywatnie lubię bardzo. Zresztą Babcio Chmielec też przypomina czasy młodości. Podobają mi się. Myślę, że wyślę kartkę Babcia Chmiela z Piłsudskim, z koniem na biegunach i Tytus, Romek i Atomek. Taka. I wie pani co? Myślę, że wyślę ją do swojego syna, który urodził się co prawda w PRL-u, ale ledwo go pamięta. I chyba do niego myślę. Żeby pamiętać, że niepodległość jest jak roślinka i co pewien czas trzeba tej roślinie dać trochę wody. Mamy niepodległą Polskę. Dbajmy o nią. Czasem ją przytulmy, bo to jest jakiś nasz skarb. Wyślijmy z tej okazji kartkę komuś bliskiemu. Kartkę o niepodległości.